Katarzyna Krakowiak, urodzona w 1980 roku. Nie wiem, czy kobietom należy wiek, ale w tym wieku jeszcze można ten wiek wymawiać. Zajmuje się architekturą, rzeźbą, połączeniem architektury i rzeźby. W 2006 roku kończyła Akademię Sztuk Pięknych też w Poznaniu, choć w pracowni Mirosława Bałki, którego zresztą asystentką była przez kilka lat. Znowu sporo wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, a od roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I co najważniejsze w tym minionym roku, przygotowała bardzo interesujący, oryginalny projekt wraz z kuratorem Michałem Liberą na Biennale Architektury w Wenecji. Otrzymała tam zresztą wyróżnienie specjalne międzynarodowego jury. Instalacja dźwiękowa, czyli dźwięk, coś co nie istnieje tak naprawdę w przestrzeni, a próbuje się z tego rzeźbić, próbuje się budować jakieś kształty, które słyszymy uchem, a nie widzimy wzrokiem. W jednym z uzasadnień napisano, że dostaje to wyróżnienie nominacji za docenienie, że zmysł słuchu jest równie ważny jak zmysł wzroku. Sponsorami paszportów polityki są Bank PKO SA, PZU, PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, mecenasi polskiej kultury.